Cześć kochani, dzisiaj chciałam Wam zaprezentować mój morski album, który wykonałam na inspirację dla Craft O'Clock. Jedną stronę tego albumu możecie stworzyć razem ze mną. Zapraszam Was na kanał na YouTubie sklepu Craft O'Clock. A tutaj też Wam chciałam pokazać jeszcze cały album. Korzystałam z kolekcji Morskie Opowieści, zaprojektowanej przez Karolinę Bukowską. Świetna kolekcja, ale to już Wam chyba mówiłam. I tak już właśnie miałam pomysł, co z nią zrobię i powstał taki album. I dodatkowo jeszcze korzystałam z elementów do wycinania. Też bardzo fajne elementy, bardzo fajnie się je wycinało. Tutaj mam jeszcze resztki, nie wszystkie wycięte i cały arkusz. Naprawdę warto, więc zachęcam Was, żebyście sobie kupili, jeśli macie w planach robić jakieś morskie albo wakacyjne, albo letnie projekty. I teraz tak, album jest zrobiony na kraftowej bazie, ma 4 karty. To jest taki album, gdzie każda strona jest layoutowa, on pomieści 8 zdjęć. Wymiary tego albumu to 21 cm na 16 cm. Strony są o centymetr mniejsze. I jeszcze grzbiet albumu to jest, słuchajcie, 8 cm. I teraz tak, album jest obłożony okładką, papierem laminowanym z Craft O'Clock, które idealnie mi się tutaj nadały po prostu. Na grzbiecie jest kawałek siatki rybackiej i przyklejone takie kółeczko. To kółeczko to nie jest diecut, to jest do wycinania z napisów. I tutaj mamy papier, wycięte elementy takiego ogromnego wieloryba, lunetę i ster. Zawsze się teraz przy tym sterze zastanawiam, bo mój syn cały czas mówi, że to jest kierownica dla piratów. Pewnie Wam o tym mówiłam, jak kręciłam film dla Craft O'Clock, ale po prostu tak mi się śmiać chce. Kierownica dla piratów. I napis podniesiony, wakacyjne przygody. I tutaj mamy gazę, mamy tą siatkę, sznurek, muszelki, to są muszelki zebrane nad Morzem Północnym. I tutaj mamy taką fajną buteleczkę z mikrokulkami, która ma imitować piaseczek. I każda strona właśnie zawiera takie stałe elementy. I to są właśnie muszelki, siatka, sznurek i gaza. Otwieram. Strony okładkowe zostawiłam gładkie. To jest piękna mandala. Nic więcej nie potrzeba, bo w tym albumie akurat nie chodziło mi o to, żeby upchać jak największą ilość zdjęć, tylko żeby to był właśnie taki album layoutowy. Pierwsza strona, wszystkie maty są podniesione z papieru kraftowego. Na każdej stronie jest użyta maska z pastą modelującą. Przeważnie takie kuleczki albo jeszcze takie fale, to zaraz zobaczycie. Tu mamy tą kierownicę dla piratów, napis wakacyjny czas. Muszelki, te elementy, które Wam pokazywałam. Dodatkowo jeszcze takie kamyczki przykleiłam. Kolejna strona, obrany kierunek. Tutaj mamy z elementów do wycięcia kompas. I ta strona była taka dość ładna już sama w sobie, dlatego niewiele tu ozdabiałam. Kolejna strona, w krainie przygód. Tu mamy takiego małego pirata. Tutaj dodałam jeszcze metalową kotwicę. Takim sznureczkiem malutkim. Nie chciałam zasłaniać tych fajnych obrazków i troszkę tych mikrokulek, które tak imitują ten piaseczek w krainie przygód. Oczywiście te wszystkie napisy nie są przyklejone do końca, więc zdjęcie spokojnie wejdzie. Tu mamy o zachodzie słońca. Tu troszkę jest przyklejone, bo bardzo odstawało. I element wycięty. Tutaj jest ten koło. Tutaj mamy właśnie stronę Choj Przygody i tą stronę możecie zobaczyć, jak robię na kanale Craft O'Clock. Tu jest ta maska z tymi falami takimi, czapeczka i też mikrokulki, takie mniejsze muszelki. Kolejna strona, nasze przygody. Tutaj dodałam jeszcze takie metalowe
No właśnie to ten ster metalowy i elementy wycięte, to jest ta luneta i kompas też. Dalej podążaj za marzeniami, tu jest cały ten duży element taki wycięty. Chciałam, żeby to troszkę zachodziło na tematy, żeby nie było tak nudno. I ostatnia już strona, teraz i na zawsze. I tutaj mamy też wycięty element, no i standardowo te wszystkie. Aha, tu jest jeszcze też te. Teraz tak patrzę właśnie, że dosyć dużo użyłam tych kompasów, ale fajnie pasowały. Także tak wygląda ten albumik. Ciekawa jestem Waszej opinii, czy Wam się podoba. Pierwszy raz zrobiłam album, który jest taki bardziej ozdobny niż pojemny, tak bym to powiedziała. Natomiast naprawdę na tej kolekcji bardzo fajnie mi się pracowało i te strony się po prostu niemalże same robiły. Było tyle pomysłów, że nie brakowało mi tutaj wędy przy nim. No i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, zachęcam do komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmie, kochani. Pa, pa!